Cześć, witam wszystkich serdecznie. Być może już wiecie, że razem z zespołem Fundacji pracuję nad serialem animowanym dla dzieci. Na kanale Nauka to lubię junior, i już dostępny jest odcinek pilotażowy. Zapraszam do oglądania. A dziś chciałem Wam opowiedzieć kilka słów o projekcie Akademii Superbohaterów. Czym jest, jak powstaje, co planujemy, także w kontekście serialu. Chyba każdy zna jakiegoś superbohatera. Jedni potrafią szybko biegać, inni mają nadludzką siłę. Są tacy, którzy potrafią latać i tacy, którzy mają super wytrzymałą zbroję. A co ich wszystkich łączy? Z pewnością to, że ratują z kłopotów świat i jego mieszkańców. Często zresztą są to kłopoty, w które jako ludzkość sami się wpakowaliśmy. Superbohaterowie to nie postacie z bajek. Yy, oni naprawdę istnieją. Jedni konstruują samoloty, Inni okręty podwodne, a nawet pojazdy poruszające się po innych planetach, a jeszcze inni odkrywają nowe pierwiastki albo badają nieznane lądy, nawet takie, do których wcześniej nie dotarł żaden człowiek. Poza tym opracowują receptury leków, budują mosty nad przepaściami tak głębokimi, że od patrzenia w nie może zakręcić się w głowie. Są i tacy, którzy próbują przesyłać na odległość obraz i dźwięk. Żyją w różnych czasach, są specjalistami w wielu dziedzinach, mają różne supermoce, ale tak jak tych bajkowych łączy ich jedno. Ratują świat i ludzkość z tarapatów. Czy wyobrażacie sobie świat bez komunikacji radiowej, bez energii elektrycznej, transportu, bez nowoczesnej medycyny np. antybiotyków i szczepionek? Świat bez odkryć geograficznych, bez mostów, dróg, komputerów? Długo by można mm, wymieniać. Jak wyglądałby taki świat? To naukowcy, nasi superbohaterowie pchają świat do przodu, rozwijają go, wciąż coś wymyślają i odkrywają. Stworzyliśmy Akademię Superbohaterów, by przedstawić Wam właśnie ich, prawdziwych superbohaterów, ale także chcieliśmy pokazać Wam coś jeszcze. Oni wszyscy, naukowcy, superbohaterowie, swoje supermoce wypracowali sami. Nie urodzili się lepsi, mądrzejsi czy silniejsi. Niektórzy pochodzili z biednych rodzin, wielu urodziło się w bardzo trudnych czasach mieli tak jak my swoje sukcesy i porażki, często było im bardzo trudno realizować pragnienia, a do tego, by, by iść swoją drogą, potrzebowali sporej pracy. Chciałbym, byście wchodząc w świat Akademii Superbohaterów, uwierzyli, że każdy z nas, każdy i każda z Was może być superbohaterem. Może kiedyś i wy znajdziecie się w Akademii Superbohaterów, może kiedyś i o Was ktoś napisze książkę lub wyprodukuje serial. Bardzo Wam tego życzę, Wam i sobie, bo świat, w którym działają superbohaterowie, naukowcy i odkrywcy, staje się coraz lepszy. Projekt Akademia Superbohaterów zrodził się w mojej głowie już kilka lat temu. Mniej więcej w roku 2019 razem ze współpracownikami zaczęliśmy go urzeczywistniać. Poszliśmy dwoma torami. Z jednej strony prawdziwych naukowców, ich prawdziwe historie, ubogadziliśmy motywami superbohaterskimi. Tak powstały ilustracje, książka, w której Poznajemy historię 38 naukowców i odkrywców. Gra Karciana, która uzyskała tytuł Zabawki Roku, wystawy, które gościły m.in. w polskich ambasadach na kilku kontynentach, czy na Expo w Dubaju, a nawet koszulki. To wszystko przyczyniało się do spopularyzowania polskich i polskich naukowców. Z drugiej strony rozpoczęliśmy pracę nad uniwersum. Światem, gdzie możliwe jest, by Kopernik spotkał się z Marią Skłodowską. Tak powstała gra mobilna oraz pilot serialu. Obecnie cza cały czas pracujemy nad rozwojem każdej z tych ścieżek, a chcemy dodać kolejne: Szlak Superbohaterów, program edukacyjny, który ruszy za kilka tygodni, oraz program rozwoju talentów, którego zaczątkiem jest program grantowy Fundacji Nauka to Lubię. Kolejnych planów fundacji nie chcę zdradzać, dużo za nami, mam nadzieję, że jeszcze więcej przed nami. Dajcie proszę znać, co sądzicie o tym projekcie, a jeśli widzicie pomysł na współpracę, koniecznie napiszcie szczegóły w opisie.